Ostatni efekt, o którym chciałbym opowiedzieć, a który wiąże się z teksturami, to efekt rozmycia, czy lepiej zmniejszenia ostrości, albo po angielsku blur. Jak go uzyskamy? Uzyskamy go w ten sposób, że będziemy uśredniać kolor po określonym obszarze wokół oryginalnej współrzędnej teksturowania. Wróćmy wobec tego do kodu. Usuńmy efekt zmniejszenia rozdzielczości, co uzyskamy po prostu wracając do oryginalnych współrzędnych teksturowania. Sprawdźmy, czy wszystko jest OK. Tak jest. I teraz zamiast odczytywać teksela tylko z tego miejsca, które wskazuje współrzędna teksturowania, wykonamy podwójną pętlę wzdłuż współrzędnej X i Y, sumując odczytane teksele. One będą zinterpolowane oczywiście. To nie musi być sumowanie z równymi wagami. Możemy większą wagę przyłożyć do tej oryginalnej współrzędnej teksturowania, a mniejsze do tych naokoło. Jaki zakres będzie tego uśredniania? Może być to na przykład 5 pikseli. Możemy to zmieniać, możemy to zdefiniować jako zmienną uniform, czyli możemy to zmieniać z kodu. Może to być parametrem naszego shadera. W porządku. W takim razie wróćmy do miejsca, w którym odczytujemy teksel, ten teksel koloru, czyli teksel 0, i zróbmy tak. Teksel na początku zainicjujemy wartością czarną, czyli 0, choć głównie o RGB. Kanał alfa na końcu i tak przypiszemy równy 1. Następnie wykonamy pętlę po x-ach od minus zakres. To będzie offset do współrzędnej teksturowania. Zakres. I to samo dla współrzędnej i y, czyli to będzie podwójna pętla. Powtarzam zmienną dx. Ja usunę ten oryginał, który odpowiadał za zmniejszanie rozdzielczości tekstury. I x przez rozmiar okna x. Współrzędne teksturowania są w zakresie od 0 do 1, więc ja muszę przeliczyć także do takich współrzędnych skalowanych. Float dy równa się y przez rozmiar okna y. W porządku. I obliczmy sobie promień, a dokładnie kwadrat tego promienia. Dx raz dx plus dy raz dy, bo chcę zrobić taką wagę, która zależy od odległości od oryginalnej współrzędnej teksturowania z wykładniczym zanikiem. Czyli float waga równa się exp, to jest oczywiście kosztowna funkcja, minus R2, czyli bieżący promień, bieżąca odległość od oryginalnej współrzędnej teksturowania, podzielona przez 2a do kwadratu. 2 razy a razy a. No i teraz sumujemy w teksel 0 texture próbnik tekstury 0, współrzędne teksturowania, te oryginalne, plus wektor dwuwymiarowy dx, dy, czyli ten nasz offset, razy waga. Ja dodam jeszcze kod, który będzie odpowiadał za sumowanie tych wag, czyli suma wag równa się 0. Tutaj te wszystkie wagi będziemy sumować, czyli suma wag plus równa się waga. A na końcu, tego oczywiście nie powinno być, na końcu teksel 0 RGB podzielimy przez suma wag. Oczywiście jeszcze musimy zdefiniować tą
ten zakres, drugi zakres A. Zakres to jest zakres pętli, natomiast to jest to, na ile to uśrednianie jest efektywne, to znaczy dla jakiej wartości, dla jakiej odległości od środka współrzędnych teksturowania wartość wagi spada na tyle, że te kolejne składniki nie mają już znaczenia. Float A, niech to będzie duży zakres, powiedzmy 10,0. Sprawdźmy. Proszę zobaczyć. Tekstura jest rozmyta.